Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek o piwodni. Jeśli ci, co nie oglądali mojego filmu, jak co zrobić z piwodnią na wiosnę, to zapraszam, bo takie oto są efekty. Spójrzcie. Takie piękne, duże kwiaty mamy. Cudnie one wyglądają. Tu jeszcze ma bardzo dużo pąków nierozwiniętych. Tak. Tak więc cały kwiat wygląda naprawdę ekstra. Jedyne czego nie zrobiłem, to jej nie podwiązałem i on się tak trochę rozłożył. Ale po prostu teraz to za trochę to zrobię, a Wam po prostu chcę pokazać. Zobaczcie, i pszczółka jeszcze usnęła. Jakie piękne, wielkie kwiaty ma ta piwonia. No zobaczcie, takie jak moja ręka, więc sposób jest, który Wam pokazałem, jak najbardziej dobry. I co teraz z taką piwonią zrobić? No pierwsze co, ja tutaj za chwilę wezmę i zbuduję jakąś podporę. Wtedy to wszystko pójdzie tak ładnie do góry. Tak więc się nam zrobi taki piękny kwiat. To jest pierwsze, co będzie z nią zrobione. Drugie to, żeby te kwiaty jak najdłużej się utrzymały. A zobaczcie w ogóle, bo tutaj nawet na tej piwonii z jednej łodygi dwa pąki są. Jeden już rozkwit, a drugi będzie, jest jeszcze zawiązany, ale on za trochę rozkwitnie. Ale żeby te pąki kwiatowe jak najdłużej się utrzymały, to za chwilę, no po podwiązaniu jej, zrobimy dla niej nawóz ze skórek banana. Rozrobimy trochę z wodą i podlejemy. Potas zawarty w skórce, czy też odrobina popiołu drzewnego, też tam jest dużo potasu i fosforu, sprawią, że nasze piwonie będą o wiele dłużej utrzymywać kwiat. Tak więc to są takie dwa zabiegi pielęgnacyjne piwoni podczas kwitnienia. Tak więc tamta piwonia już kwitnie. Ta dopiero zaczyna kwitnąć. Ten kwiat się jeszcze dobrze nie rozłożył, a spójrzcie, jaki już jest duży. Tak. Także te metody, które Wam pokazałem na wiosnę, skutkują. Ta też nie jest jeszcze podwiązana, ale ją podwiążemy. Ale spójrzcie, ten krzak jest o wiele mniejszy, a ma równie dużo tych pąków kwiatowych, które się za trochę pootwierają. Spójrzcie tutaj. Jest masę pąków, które dadzą piękne kwiaty. Ten jest krzew akurat nieco mniejszy, także tutaj będzie tych kwiatów trochę mniej. I jest nieco późniejszy, ponieważ tamte różowe są wcześniejsze. Te znowu są nieco późniejsze, a mam jeszcze białe, które rozkwitną, jak te praktycznie będą przekwitać już. Co wtedy zrobić z piwonią? Wiadomo, się tych pąków pozbyć po przekwitnięciu, ale dokładnie co zrobić, to Wam powiem, pokażę na innym filmie, w chwili, gdy one już przekwitną. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć, jest taka mała piwonia. Nie jest ona jakaś duża, ma tylko jeden pąk. I ta będzie miała biały środek i taki czerwony rant na płatkach, na kwiatach. Tak więc z miłą chęcią Wam pokażę, jak ona wygląda. To jest malutki krzaczek, który jest wsadzony, dlatego on jest taki mały, niezbyt okazały. No ale z czasem i od niego jak się zadba, to on będzie o wiele większy, o wiele ładniejszy.
Tak, tutaj wracam do tej róży, do piwoni. Spójrzcie, bo ona ma takie w środku takie jeszcze ciemnoróżowe płatki. Tutaj również. Jak spróbuję to jakoś zrobić pod za słońcem dla Was nagrać, bo to jest bardzo o, tak w cieniu. Spójrzcie, ona ma w środku, jest cała różowa. Z zewnątrz ma bardzo ładny kolor różowy, w środku trochę bleszcza, a w samym środku ma takie cztery płatki pomarszczone, bardzo kolorowe. Ona będzie tak, ona jeszcze nie jest w pełni rozwinięta, dlatego jeszcze tego nie ma jak Wam pokazać, ale pięknie, pięknie kwitnie. Co najważniejsze, nie ma na niej mszyc, ponieważ obok tej piwoni rośnie róża, i na której, która teraz zaczyna już kwitnąć. Tutaj wiadomo, żółta wstążka. Przed zastosowaniem żółtej wstążki był tutaj wykonany oprysk ze skrzypu. Spójrzcie, ładne kwiaty, wszystko rośnie. Młode pędy nie są w ogóle zaatakowane przez mszyce. A właśnie takie młode pędy najprędzej padają, tak można powiedzieć, łupem takich mszyc. Tak, tutaj spójrzcie, tak samo. Młody pęd, nic na nim nie ma. Liście ma ładne, niepozwijane. Tak więc jednak ekologia się sprawdza. Nie tak jak jeden pan, o, nie będę mówił jakim nickiem czy loginem się na YouTubie posługuje, napisał do mnie, że ekologia to jest głupota, ściema, i a nie będę Wam mówił więcej. No ale niemniej jednak spójrzcie, zwykły oprysk ze skrzypu, nie ma mszyc, wstążka żółta, czy tutaj akurat jest nie wstążka, a nawet kawałek folii od regipsów, paroizolacji, i nie mam mszyc. A taka róża dla mszyc, młode takie pędy, to jest prawdziwy stół, bufet, jak w najlepszej restauracji, bo tu jest bardzo dużo soków, łatwo się w to gryźć, bo to jest miękkie. A gdyby na róży były mszyce, to piwonia też by była cała zaatakowana, a tak jak widzicie, wszystko jest tak jak powinno, nie ma nigdzie żadnych oznak szkodników. Jeśli ewentualnie by tutaj się pojawiła mszyca, no to jest o, trzeci taki punkt. Jeśli by się tu pojawiła mszyca, to możecie najzwyczajniej w świecie opryskać, czy to roztworem ze skrzypu. Gnojówki bym Wam nie proponował, ponieważ gnojówka ze skrzypu to jest, może mieć zbyt duże stężenie, ale taki roztwór ze skrzypu, zrobienie wyciągu takiego zalanego skrzypu na 2-3 dni już pomoże, już te mszyce przestaną atakować, opuszczą rośliny. No przykładem jest akurat róża. Tak więc w sposób się sprawdza. A jak tu jesteśmy jeszcze, to Wam pokażę na sam koniec. Tutaj są sadzone takie małe juki ogrodowe, ale one podrosną. A tutaj jest taka oto wielka czmielina. No ona ma już ze 2,5 metra. Spójrzcie, taką udało się wyhodować już. Rośnie oczywiście na podporze, ponieważ sama z siebie nie ustoi. Może z tej strony będzie lepiej widać. Spójrzcie, jaki wielki, dorodny krzak. No ma spokojnie z 2-2,5 metra w najwyższym miejscu. Się bardzo dobrze rozmnaża. Bardzo ładny z tego jest żywopłot, bo cały czas jest taki kolorowy. A tu ma jeszcze
pąki kwiatowe będzie nam kwitła za jakiś czas. Tak więc zostawiam Wam z przemyśleniami, czy ekologiczne sposoby uprawy są byle jakie. Napiszcie w komentarzu, co o tym Wy sądzicie. No i można się tylko cieszyć takim oto efektami naszych prac. Tak więc nie przedłużając, proszę o polajkowanie tego filmu, o komentowanie, co sądzicie na temat upraw ekologicznych, czy to warzyw, czy kwiatów. I do subskrypcji kanału. Także to było wszystko. Na razie, cześć.